imię Patrycja i jestem dietetykiem. Wraz ze Spiżarynką prowadzę dla Was edukację żywieniową i dziś porozmawiamy na temat właściwości otrębów orkiszowych. Niewiele osób wie, że otręby niegdyś traktowane były jako zwykły odpad. Dziś są idealnym uzupełnieniem naszej codziennej diety i znajdują szerokie zastosowanie w kuchni. Ze względu na bogactwo składników odżywczych, warto wprowadzić je do jadłospisu. Otręby orkiszowe powstają w trakcie przemiału ziaren orkiszu na mąkę. Można dodać je w celu otrzymania mąki pełnoziarnistej, a przy wyrobie mąki pszennej wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt albo jako samodzielny produkt spożywczy. Otręby orkiszowe mają wiele właściwości prozdrowotnych. Przede wszystkim zawierają sporo błonnika pokarmowego, który pęczniejąc w żołądku zwiększa uczucie sytości i skutecznie zapobiega podjadaniu. Błonnik pokarmowy zapobiega zaparciom, przyspiesza perystaltykę jelit oraz reguluje rytm wypróżnień. Otręby orkiszowe ze swojego działania na nasz układ pokarmowy są znane także z tego, że mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka jelita grubego oraz pobudzania wydzielania żółci. Są polecane osobom, które chcą zgubić parę zbędnych kilogramów, ponieważ są niskokaloryczne. Działają ochronnie na florę bakteryjną naszych jelit oraz wspomagają usuwanie szkodliwych substancji z organizmu. Dostarczają nam wielu cennych składników mineralnych. Znajdziemy w nich m.in. wapń, potas, sód, magnez, żelazo oraz witaminy z grupy B. Otręby orkiszowe obniżają poziom glukozy i cholesterolu we krwi, a więc działają pozytywnie na pracę naszego serca oraz zmniejszają ryzyko zachorowania na miażdżycę. Otręby orkiszowe poprawiają pracę mózgu i wpływają korzystnie na naszą koncentrację. Dzięki zawartości niacyny nasz układ hormonalny działa bez zarzutu. Natomiast tiamina obecna w otrębach orkiszowych sprawia, że jesteśmy odporni na codzienne liczne stresory. Istnieje wiele przepisów na wykorzystanie otrębów orkiszowych w kuchni. Zazwyczaj jemy je na śniadanie, jako dodatek do ciepłej owsianki albo odżywczego owocowego koktajlu. Świetnie sprawdzą się jako ciekawa posypka na świeże sałatki, wymieszane ze zwykłym jogurtem, kefirem lub maślanką, albo jako zamiennik bułki tartej w postaci panierki do mięs. Pamiętajcie, aby ze względu na dużą zawartość błonnika pokarmowego, przy spożywaniu otrębów orkiszowych pić zdecydowanie więcej wody i jak każdy nowy produkt wprowadzać je do swojej diety stopniowo. Dbajcie o siebie, subskrybujcie nasz Spiżarynkowy kanał i do usłyszenia!